Siema widzowie, dziś jesteśmy na pierwszej konferencji przed galą Prime. Jest ze mną Lizak, który po przedostatnią walką z Seicento najadł się tyle strachu, że postarzał się o jakieś 20 lat, troszeczkę przytył. Siema. Ładnie się przywitałeś z naszymi widzami. Dzisiaj zobaczymy, czy po ostatnich naszych wyczynach damy radę wystąpić na Igrzyskach Gladiatorów, jak również dowiemy się, dlaczego wszyscy zawodnicy Prime boją się Arka Tańculi. Zapraszamy serdecznie na odcinek. Co cię tak bawi? Potężny prezes, no nie trzeba przedstawiać. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobra Pawle, teraz pokażemy ci pewien filmik, który dostaliśmy dzisiaj przed konferencją od Arka Tańculi. Arek wiedział jakby, że będziemy z tobą rozmawiać. Arek wie wszystko. Dziadzia, jak się czuję z tym, że teraz nazwisko Jóźwiak jest synonimem pizdy? Zamiast komuś powiedzieć, jesteś pizdą, wystarczy powiedzieć, jesteś jak Jóźwiak. Ciebie wypali z Fenu, bo im było wstyd. A zawodnicy podobno nie chcieli podpisywać kontraktu z tobą, bo im było wstyd, że taka pizda widnieje na kontrakcie z nimi. I nie chcieli swojego nazwiska obok mieć. Wypierdalaj z tej branży. Nie pozdrawiam. Jebcie, kurwo. Grubo. To co on tam tak nie opowiedział? Pitala, kurwa, ten debil, ćwun skończony, kurwa. I tak, którą mamy godzinę? 21:15, tak? Właśnie ogłaszamy main event, na który Arek zmierzy się z Cassiusem na zasadach boksu. Jak ty się zapatrujesz na tą walkę? Czy to będą duże, czy małe rękawice? Normalne rękawice? Do boksu i no to będzie deklasacja. To będą ciężkie chwile tutaj dla niego. A to kurwa, że mówi, że mnie wyjebali z Fenu, to świadczy kurwa, że jest kurwa rasowym idiotą, bo nie można wyjebać z organizacji kogoś, kto tworzył tą organizację i jest też współwłaścicielem. Także już go tutaj kurwa w federacji przywitam chlebem i solą. To jest przesłanie. To jest. A na samym końcu jeszcze talerzem w łeb dostanie, nie? No to pierwsze pytanie, czy boisz się Arka Tańculi? A czemu miałbym się go bać? Że mi wciągnie kreskę? Podobnie wszyscy się go boją na Prime. Boję się, że wciągnie cały Mefedron. A czy znasz tego zawodnika w KSW? Oglądasz KSW? Nie. Nie znam. Okay. Kto to? Zawodnik KSW. Łasica? Nie słyszałem. Co do pierwszego panelu, no ostre dymy, zadowolony jesteś? No kurwa, aż za ostre, Jowko musiałem wyjebać z panelu. Ja ty płakał. Jowko płakał, wszedł i płakał, że go wyjebałeś. Specjalnie kupił, a wy żeście go potraktował. Że nie dałeś mu się rozwinąć. Wyjdź, bo kurwa przeszkadzasz, naprawdę siedzisz na laptopie, kurwa. 40 minut, kurwa, on cały czas laptopa rozkłada, nie? Może on tam grał, albo oglądał film. On jest popierdolony, ja czekam, wiesz, no bo to z takim bydłem, kurwa, weź to obczaj, nie? Ja bez przygotowania biorę Jowko do, żeby mi pomógł. A on kurwa zaraz ustala coś tam w laptopie. Ja mówię, ty kurwa, no żadnego pytania, nic mi nie da odsapnąć, wiesz, ja muszę uciszać ich, a ten przy laptopie zauważy. No to go wyjebałem, bo już wolałem sam kurwa na spontanie to prowadzić. Ale pa, jaki wkurwiony, pa. No on ci nie daruje tego laptopa, tak nam powiedział. Wygląda dobrze. Dobra. Jowko, wszystko w porządku? Jestem wkurwiony. Na co? Może w języku ludzi potocznych niedojebany. Ale niebieski to należałoby wziąć i zajebać kurwa od razu, żeby się nakrył nogami. Której? A jako prowadzący to kurwa, wiesz no. Czy ja mam budowaną autoagresję, że jak widzę pierwszego z brzegu kmiota, to od razu napię wzgłówki, a potem nie pytam, co to by się stało? No ale to ty zaczepiałeś, a potem do mnie. Zaczepiałeś, ja podchodzę do wujka samo dno. A ten od tyła. No to nie tak, zaczepiasz? No kurwa. To jest wujek samo zło. Samo dno, ale... Wróćmy do tego w niebieskim ubraniu. Ten... Wujek samo zło to jest. Samo zło niech będzie. Wróćmy do tego w niebieskim Dajśman cały. A później Dajśman. No ja... Syn twój. Nie syn. Stoimy tu przy kawce. Wiesz, ja bym cię chciał... Żona nie będzie zadowolona. Żona jest zawsze zadowolona. Jak twój syn, a ona o tym nie wie. Dobra, a on mówi, ja bym cię chciał przeprosić. Mówię, to kurwa pomyśleć przed. A bo się bał na backstage, że mu pierdolisz, tak? Nie, ogólnie głupio mu było, przeprosić. Wy byliście hamulcowymi, należało po pierwsze
do każdego kmiota, który tam jest, podejść, zadać pytanie i go kurwa pałą, jeżeli pałą panu wziąć taką wielką pierdoloną pałę, ale nie być pałą łysą, tylko wziąć pałę, jeżeli skurwiel wchodzi na ciebie, to najpierw stoisz i jeb mu kurwa, leżysz, no bo kurwa nie słuchają się. Weź zaprezentuj, weź zaprezentuj, bierzesz i walisz mu kurwa, no, wiesz, i weź tu zrób kontent. Jaki tu jesteś agresywny. Widzisz? Także ogólnie wujek samozło pozytywnie, bo może inaczej. To, że my pospinamy się, a później wychodzimy na backstage, to nie wiem, czy tu się wszyscy zabijają? Nie. Idziemy, kawkę pijemy, wujek mówi, wiesz kurde, ja też się chciałem z tobą pospinać. Czyli chciałby... Jak ten, co hot dogi razem jedli. Chciałby się, chciałby dyskusji, spinki, a nie było. Jówko powiedział, że ci p***dolnie, jak się spodziewa. Kapela. Jasiek jest fajny. A few minutes later. Wyglądasz. Wyglądasz. Jasiu, pocałuj go. Wyglądasz jak dziwka. Nie wiem, czy wiesz. Jak ta k***wa taka. Ale nikt by cię nie chciał. Wyglądasz jak katolik. Jak to? Także generalnie jest tak. Jak wygląda? Jak Kwiecińska. Co tam się wydarzyło? Nie, no przesadziłem troszkę do kurwa tego Alana na tą storkę. Dlatego go przeprosiłem. Wiesz, ja już nie chcę, żebyś wracał do tego, ale ja tej storki nie widziałem. Ty tam grubą pocisnąłeś po rodzinie? Zwyzywałem mu siostrę i trochę przesadziłem, więc go dzisiaj przeprosiłem oficjalnie. Przepraszam. Nawet kurwa uklękłem, zbłaźniłem się. No, widziałem. Ale no niestety rodzina to rzecz święta, rodziny się nie tyka i faktycznie nie dziwię się, że chłop się na mnie odpalił. Może coś więcej o tym stroju, bo jesteśmy ciekawi, czemu tak? No bo słuchaj, bo pan Sylwester, w sumie druid zjebany, tak to nazwę po imieniu, stwierdził, że może mnie pokonać. No to, bubsmenie, ja czekam na ciebie. Mogę z tobą zawalczyć na następnej gali. Zapraszam, kurwa. Mówiłeś, że chętnie mnie rozpierdolisz. No to czekam, kurwa. Tylko na razie to ty tam słyszałem, że masz bardzo duże afery, więc wykakaraskaj się, kurwa. Dobra, a za kogo się przebrałeś? Za bubsmena. On tego robił. Wardęga kiedyś był osobą, która podchodzi i łapie za cycki, co nie? Ty masz jakąś spinę z Mielonidasem? Nie. Pierwszy słyszę, a co mu odjebało? Coś czy co? Taki film na ciebie nagrał człowieku i to nie jest AI tym razem. Film. Patrz. Ty nie słyszałeś tego? Melodinas? Mielonidas. Słuchaj, Daron, palumpasie zajebany. Kilka razy mnie zaczepiałeś, to teraz masz szansę na walkę. Ale to na moich warunkach. MMA, 3 razy po 3 minuty. Ale zajebany czy co? Słuchaj. I klatka żeńska, żebyś mi nie spadalał, cię rozpadala w pierwszej rundzie. No jak się odniesiesz do tego? Nie wiem co ty się stało, co tu się stanęło. To wyzywać się każdy może, wiesz, teraz jestem łatwym kąskiem dla wszystkich. Pewnie Mielonidas już kurwa tam, no nie wiem, no nie chcę go obrażać, no lubię gościa i tyle. No. Tyle powiem. Nawet po tym filmie. Spinę. Nie no, jaką spina. On się chyba spiął gdzieś, chyba mamie na firanę może i dlatego. Anna, bardzo mi miło. Tylko Ann, witam serdecznie. Lizaku, ciebie to już kojarzy, znam osobiście. My się widzieliśmy w klubie Niebo. Tak było. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo... Ale... pamiętam wszystko, wbrew pozorom pamiętam wszystko. Wyglądałaś zupełnie inaczej. Tak, za każdym razem staram się wcielić w inną postać, różnie im to wygląda, ale z tego co wiem, to panowie, wy też się przebieracie często. Kim jesteś? Dzisiaj połączyłam dwa stroje. Więc jest baletnica, jak widzisz. Okay. I strój kowbojski. Jestem w teamie Jasia Kapel, nie da się ukryć. Jasiu, co to jest dzisiaj za stylowa? No ja dzisiaj przyszedłem tutaj sprzątać. I kogo będziesz sprzątał? Będę sprzątał wszystkie śmieci, jakie znajdę, spotkam na swojej drodze. A spotkałeś już jakiś? No, nic innego tu nie widzę. Wy jesteście spokrewnieni ze sobą? Tak, można powiedzieć mentalnie na pewno, ale jednak genowo, korzeniowo, czy jak to tam się odmienia, genealogicznie, niestety nie. A, okej, okay. Ale ty często, Jasia, dopingujesz. Tak. Ty wskoczyłaś na poprzedniej konferencji tam na jakiegoś gościa? Powiem tak, nie byłam na tyle odważna, jestem w trakcie rozwodu, także wszystko wykorzysta mój mąż, pozdrawiam go serdecznie, także to nie byłam ja. Trzymaj się. Biją się? Dziękuję serdecznie, chciałam pozdrowić warszawską szkołę boksu. Dobry klub. Bardzo dobry, pozdrawiam serdecznie. A do Nieba chodzisz cały czas?
Mi jest bliżej do piekła, Lizaku, tak jak okay. Tobie chyba. Ja tam przypadkiem trafiłem. Każdy tak mówi, kto tam jest. Trzymaj się, Ania, dziękujemy. Dziękuję, do zobaczenia. Jesteś raperem? Tak, można tak powiedzieć. Czyli robisz muzykę rap? Tak, robię muzykę rap. A co cię skłoniło, żeby tutaj zawalczyć? Dawid Mazur jest moim kolegą, był moim menadżerem Step Records, dał mi propozycję taką i myślałem sobie, czemu mam nie spróbować, jeżeli 19 lat się turlałem, kurde, z problemami alkoholowymi i zacząłeś mówić, że się turlałeś, ja patrzę na uszy, czy masz kalafiory? Nie, nie biłem, ja nie trenowałem nigdy. A teraz trenujesz? Tak. Ale zacząłeś dopiero trenować? Tak, dokładnie. A to z kim się bijesz? Ja trenuję w Manchesterze teraz. Kto zrobił z tego panelu twojego pierwszego na tobie najgorsze wrażenie? No to mam tutaj paru, kurczę, wiesz, no Olejnik. No widzieliśmy ten wjazd w Olejnika. Ale tak, ale te gadki, wiesz, że on dzwoni do Sentino i się, kurczę, wiesz, tutaj powołuje się na takiego rapera. Sentino, przywitaj się tutaj. No, słabo. Bardzo mi się też nie podoba ta opcja z tym operatorem, wiesz. No, czuję, jestem najstarszy w tym gronie, a on zaatakował 66-latka. No to niech spróbuję sobie z 50-latkiem i zobaczymy, czy... Ja nie mówię, że może dostanę od niego jak się będę z nim bił. No, ale na pewno też mu pokażę, co na takie miny robi. Nie wiem tu, co druga robi miny. Masz już jakiegoś następnego opowiada? Chciałbym rozpić i wyrzucić kurwa Jasia Kapelę. Sprzątaczka przyszła z ochroniarzami, kurwa, jakiegoś partyzanta dostałem, wyjebałem mu pniaka, drugi raz przyszedł, dolony, wypierdoliłem mu, spadł na ziemię, ta peruka mu spadła i spierdolił w kąt, nie? Czy to będzie... Ja nie chcę złotówki. Za tego szmaciarza, ja nie chcę... Za friko go robisz. Ja nie chcę, kurwa, 50 groszy za tą kurwę, nic. No. Nic nie chcę, kurwa, złotóweczki za tą kurwę. Czy Prime płaci lepiej niż Telewizja Polska? Tak. Zdecydowanie? Tak, bo wiesz, tam z mównicy sejmowej powiedziano, że ja zarabiałem za program 500 zł. Nie, ja za ten program zarabiałem 250, a jak robiłem taki program, że jechałem z kamerą gdzieś na przykład na warszawską Grandę na pięści i tam robiłem wywiady z chłopakami. Wiesz, i potem to montowałem, to dostawałem 350, nie? Okay. Także no tam poseł strzelił farmazonem z mównicy sejmowej. Czy jest szansa, że Jarek Jakimowicz wystąpi we frikach? No nie wiem, on taki mocny w gadce jest, ale nie wiem, czy on by był mocny też, wiesz, ciężko mi powiedzieć. Nie no, pojebane lewackie metody. No on jest z Woli, mieszkał na Okopowej. On mówi, że jest z Gibalaka, ale chłopaki z Gibalaka kazali przekazać mu, że nie jesteś z Gibalak, a jesteś z drugiej strony Okopowej. Tam nie jest Gibalak. Wujek, mam jeszcze pytanie. Czy jeśli byłaby możliwość zawalczenia we frikach z Malikiem Montaną, to czy byś wziął taką walkę? Tak. Miałem już z nim taką... No właśnie chciałem do tego nawiązać. To znaczy? Że pamiętam, że była taka akcja, bo ja cię tam obserwuję od dawien dawna, jeszcze od twojej kariery freestyle'owej. Malika zresztą też. I pamiętam, że kiedyś podobno umówiliście się na solówkę i do tej solówki doszło. Coś chcesz powiedzieć więcej, czy nie? Kto ma... wygrał? No to ciężko powiedzieć. Myślę, że moralnym zwycięzcą byłem ja. Ale chyba więcej dostałem na głowę, wiesz. Ale to też jakby tak, no... To nie była honorowa solówka do końca, bym powiedział. A dlaczego? No to już nie będziemy wnikać, wiesz. No, tak, pytaj. Patrz, jaka siostra, bo to bliźniaczki. Wow, ekstra. Fajne laski. Zapraszamy. Piękne blondynki zawsze mile widziane. Ale dlaczego nie w kadrze? Kto to? Fajterka też? Tak, ona też walczy z tobą na gali. Ale Paulinka jeszcze jest z tobą pogadamy. Dobra, zaraz nie doszło. O, Paulinka, to widzę, że kurczę, bomba dziewczyna, no. Mordeczki, 13 kwietnia zakupujcie bilety i pay per view. Bang, 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 będzie się działo, a najwięcej pewnie w Gladiatorach. Michał Cichy niedługo dołącza do Gladiatorów. Bang! Nie dołączam. Dołączasz? Nie. Tak. No co, tak, ty... tak przed chwilą ktoś powiedział. To Don Casio? To tak. Farmazonie jak zwykle. Czyli... To Farmazon. Powiedz co do komary. Casio to Farmazon. Dziękujemy i tak zakończymy dzisiejszy...